W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich zgromadzonych na mszy świętej, kiedy chcemy przeżywać, wspominać wspomnienie świętej Cecylii Dziewicy, męczennicy. Święty Augustyn dopowiedział, że kto śpiewa, dwa razy się modli. Ale wspomnienie liturgii Kościoła wspominamy tę, która jest patronką śpiewu i muzyki kościelnej. O świętej Cecylii, żyjącej w III wieku, nie pozostało wiele informacji, ale jej męczeńska śmierć została odnotowana w dziejach Kościoła. Prośmy ją podczas tej mszy świętej, abyśmy chętnie włączali się w śpiew podczas liturgii i w ten sposób oddawali chwałę Panu Bogu. Owoce tej Najświętszej Eucharystii polecamy Bogu. Modlimy się do Bożej Opatrzności przez stawnictwo świętej Cecylii o potrzebne łaski dla członków chóru Melodia i naszej scholi dziecięcej. Chcemy również pamiętać o zmarłych członkach zespołu Melodia. Módlmy się za wszystkich chórzystów, organistów i schole, aby ich śpiew przybliżał wiernych do Pana Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za uzdolnioną muzycznie młodzież, aby mogła bez przeszkód rozwijać swój talent i dzielić się nim z innymi. Ciebie prosimy. Modlimy się do Bożej Opatrzności przedstawnictwo świętej Cecylii o potrzebne łaski dla członków chóru Melodia i naszej scholi dziecięcej. Ciebie prosimy. Modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, za zmarłych członków zespołu Melodia, o radość życia wiecznego dla nich. Ciebie prosimy. Głosi mnie Pana, Króla Wszechmocy i chwały. Złącz się z chórami niebios zastępów wspaniały. Harpa i luch, niech zagra, któż jest jak Bóg, by krańce ziemi słyszały. Harpa i luch, niech zagra, któż jest jak Bóg, by krańce ziemi słyszały. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Wywyższony bądź, Panie mój,
Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. Dziękować wszystkim organistom i Rafałowi, pani Iwonie, ale również tutaj pani Magdzie i tym, którzy grają, śpiewają i chórowi melodię. Nikogo nie chcę pominąć, naszym najmłodszym, którzy śpiewają, którzy pokazują to, co jest najpiękniejsze w śpiewie, czyli swoje serce, które ich śpiewa na chwałę Bożą. Dlatego tak bardzo chcemy ubogacać, upiększać, ale również sami wzrastać w tej łasce, jak święta Cecylia, i bronić swojego życia, swojej przyjaźni z Panem Jezusem. Aby tak się stało, niech wszystkim nam pobłogosławi Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.